Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Szanowni Państwo, serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. W minionym kwartale przez 3 miesiące studiowaliśmy nauki Jezusa. Co Jezus Chrystus mówił na temat miłosiernego Ojca, co mówił o sobie jako Synu Bożym, co mówił na temat Ducha Świętego, co mówił przede wszystkim na temat zbawienia, jak osiągnąć to zbawienie, co mówił na temat podobieństwa do Jezusa Chrystusa, co mówił na temat Kościoła, misji Kościoła, co mówił na temat chociażby 4 przykazania, pamiętaj na dzień sobotni, abyś go święcił. No i te wspaniałe tematy ostatnie, co mówił na temat śmierci i zmartwychwstania, a przede wszystkim na temat powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Były to wspaniałe studia i w tej chwili otwieramy kolejne studium w oparciu o list Jakuba i chcemy zastanowić się, czy Jakub coś nowego powiedział, czy była to kontynuacja tego wszystkiego, co nauczał Jezus Chrystus. I w kolejnych studiach, może nie od razu w pierwszym studium od razu wszystko powiemy, ale w kolejnych studiach będziemy ten temat zgłębiać. Dlatego, że będziemy studiować może niełatwy list Jakuba, napisany pod natchnieniem Ducha Świętego. Chcemy prosić, aby Duch Święty pomógł nam właściwie zrozumieć jego treść, a jego treść jest wspaniała, jest Słowem Bożym. Poproszę Marię o modlitwę. Boże nasz ukochany Panie, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy się zebrać po raz kolejny na studium Twojego Słowa. Dziękujemy Ci, że nas wybrałeś, abyśmy stali się dziećmi Twoimi, prowadzonymi przez Ducha Twego Świętego. Ale teraz do tego studium jest on nam potrzebny w szczególnej mocy, w szczególnej działce. Prosimy Cię, abyś dał nam go dużą, dużą porcję, abyśmy mogli pod jego wpływem przyjąć, zrozumieć i postępować zgodnie z tym, co chcesz nam przekazać. Bo celem naszym jest znaleźć się w Twoim Królestwie. I Ty dałeś nam Twoje Słowo, aby było nam przewodnikiem do tego cudownego celu. Dziękujemy Ci, Panie nasz ukochany, w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Razem ze mną w studium biorą udział Maria, Janusz, Igor. Będzie to ciekawe studium, dlatego musimy podkreślić, że nawet wielcy reformatorzy nie zawsze do końca rozumieli ten list, a przede wszystkim na czym polega zbawienie. Niektórym wydawało, że ten list podkreśla rolę uczynków w sprawach zbawienia. To wszystko będziemy studiować. Jeżeli nie od razu wszystko podkreślimy, to proszę cierpliwie czekać. Będziemy studiować kolejne rzeczy. Jaką rolę odgrywają też uczynki, podobieństwo do Jezusa Chrystusa w całej ekonomii zbawienia? To będzie treścią kolejnych naszych studiów. Nasze studium odwołuje się zaraz na wstępie jeszcze raz do nauki Jezusa Chrystusa jako to najważniejsze. I co jest zapisane w Ewangelii Jana w 15 rozdziale i 14 wierszu? Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie
to, co wam przykazuję. Tak jest. Bardzo ważne słowo. Jesteście przyjaciółmi, jesteście obcymi dla mnie, ale pod warunkiem, że czynić będziecie to wszystko, co ja wam przekazałem. No i będziemy zastanawiać się, czy Jakub rzeczywiście wiernie przekazywał, czy wiernie rozumiał to wszystko, co Jezus Chrystus nauczał. Ale zanim powiemy na temat tego listu, to powiedzmy kilka słów na temat samego autora, chociaż autorem jest Duch Święty, ale ten, który pod natchnieniem Ducha Świętego to wszystko spisywał, był Jakub. Co możemy na jego temat powiedzieć? Ja jeszcze najpierw bym dodał coś do twojego wstępu, bo tak myślę, że poczuliśmy się bardzo zaszczyceni, jak nas posadziłeś w rzędzie z wielkimi reformatorami. Tak. No, ale nie sądzę, że to my będziemy tymi, którzy lepiej tak i dogłębnie rozumieją list Jakuba. Chociaż dziękować Bogu, że jesteśmy właśnie w gronie tych, którzy myślę, że go zrozumieli znacznie lepiej niż kiedyś wielcy reformatorzy. Bo trzeba przyznać, że nasza społeczność, naszego Kościoła jest tą, która temu tematowi naprawdę potrafiła nadać znaczenie i zrozumieć to znaczenie, odnaleźć się. I to jest, myślę, chyba istotne, czego się w tym kwartale powinniśmy dowiedzieć, ponieważ dotychczas nawet i w naszym Kościele na ten temat takich studiów nie mieliśmy za często. Jak ja pamiętam, jak pewnie ty pamiętasz, to nie przypomina nam się, że to było brane pod uwagę. Chociaż już trochę żyjemy. Chyba, że już nasza pamięć taka słaba jest, że już nie pamięta tego. No raczej nie. Raczej nie, prawda? Więc jeszcze trochę pamiętamy i nie przypominamy sobie tego tematu. Natomiast ciekawym jest, że wracając do sedna, że Jakub jest jednym z kilku, którzy występują w otoczeniu Jezusa. Tak. I trzeba by zastanowić się, który to Jakub, prawda, jest ile tutaj tych Jakubów było? Autorem. Chyba trzech albo czterech. Czterech. Prawda? Więc może było to bardziej popularne imię niż dzisiaj. Tym bardziej, że w końcu Jakub to był ojciec Izraela, prawda? No tak. To był potem Izrael. I to znaczy oszust. No, nikt nie bardzo chce być oszustem, nie? To u nas już dzisiaj chyba tak. No, bardzo się tym imieniem, znaczeniem jego dosadnością przejęliśmy. Że tego jest rzadziej. Ale tutaj mamy wiele wskazań na to, że to był ten Jakub, jest wspominany, że był bratem Jezusa. Tak. Czy ja mogę? Zgoda. Ja do tego dodam, że tych czterech Jakubów, dwóch to byli uczniowie Jezusa. Tak. Syn Zabedeusza, ten, który nazwany był dodatkowo Alfeuszem. Tam był Juda, nie Judasz, tylko Juda, którego ojciec był Jakub. No i wreszcie ten czwarty bohater, którym chcemy zajmować się, to znaczy brat Jezusa. Będziemy mówili, w jakim charakterze on był bratem Jezusa, ale to troszeczkę później. Maria chce coś powiedzieć ciekawego. Tak, ja muszę powiedzieć, że ja w ogóle bardzo kocham list Jakuba i jeśli chodzi o takie wypowiedzi częste, to nawet nie zwracam na to uwagi, ale w tej chwili widzę, że wiele właśnie korzystam z tego listu, bo na przykład mówiąc o modlitwie sprawiedliwego, jak wiele może uczynić, o języku, który jest małym członkiem, a tak wiele złego czyni, albo kto złamie jedno z przykazań, winien jest wszystkiemu. Ale abstrahując od tego, przygotowywując się do tej lekcji, przypomniałam sobie, że kiedyś w Znakach Czasu pojawił się artykuł na temat bracia i siostry Jezusa. Tak. Sięgnęłam do tych znaków czasu i tu jest artykuł Alfreda Pali, gdzie jest wyraźnie powiedziane o tym, że był to brat pański. Jezus, brat pański. Co jest dla mnie bardzo w zasadzie jasne, nie mam z tym żadnego problemu. Nie miałabym z tym problemu, gdyby nie to, że zajrzałam również do Biblii Ekumenicznej i tam we wstępie do listu Jakuba jest, że Jakub
autor tego listu był synem Alfeusza. Taka jest informacja. No, my ale, opieramy się, co ale, mówi Biblia. Ale po przeczytaniu tego artykułu i przeanalizowaniu doszłam do wniosku, że absolutnie nie syn tak. Alfeusza. Był to najwyraźniej brat Jezusa. Tak. Zgoda. Po prostu jest to nawet wymienione. Mateusz 13:54-57. A przyszedł no, przed swoje ojczyste strony, nauczał w synagodze ich tak, iż się bardzo zdumiewali i mówili, skąd ma tę mądrość i te cudowne moce? Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? A siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas? Skąd ma tedy to wszystko? Chciałabym jeszcze pokazać tutaj ikonę, jaka znajduje się w klasztorze świętego Gerasimosa na pustyni judzkiej. Ikona ta jest bardzo stara i przedstawia świętą rodzinę, która ucieka do Egiptu. Tutaj widzimy, jest na początku jest Józef, który ma na barach swoich dzieciątko Jezus. Za nim kroczy, na białym koniu jest Maria, a ostatnią postacią jest według zakonników tego klasztoru właśnie Jakub. Właśnie Jakub, który jako najstarszy syn Józefa miał prawo i obowiązek dziedziczenia. I tu szczególnie ważne jest to, co jest w Ewangelii Mateusza, w 13 rozdziale 55 wierszu napisane, bo tutaj Słowo Boże jest najbardziej istotne. Co tam jest napisane? Przeczytajmy może. Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? Tak. Tu jest nawet to, co Maria też podkreślała na podstawie jakichś informacji, ale Biblia tak. Na pierwszym miejscu wymienia Jakuba jako najstarszego syna Józefa. Tak jest. Bo tu musimy podkreślić też jedno, że to byli no, w stosunku do Jezusa kto? Przyrodni bracia. Przyrodni bracia. To były dzieci Józefa. Ale dla mnie tu jest ciekawe i wręcz frapujące, że Jakub, jak pisze ten list, nie przedstawia się od razu. Ja jestem Jakub, starszy syn Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzisiaj myślę, że ja bym tak zrobił. Albo wielu z nas. Jakbyśmy mieli takie możliwości popisania się przed innymi naszymi koligacjami i naszymi powiązaniami. Tak. No, ja myślę, że on był skromny, a poza tym to było oczywiste dla wszystkich innych, że on jest bratem Jezusa. Bratem przyrodnim, podkreślam. Bratem przyrodnim, z rodziny. Józefa. Tak, oczywiście. Tak jest. Dobrze. Jaki był, może odpowiedzmy, czy pomyślmy o tym, jaki był ten pierwotny stosunek no, tego rodzeństwa przyrodniego do Jezusa, no i przy okazji Jakuba. Co tam jest podkreślane? No, kto tam jeszcze chce odpowiedzieć w oparciu o Pismo Święte? Czy od razu był taki bardzo pozytywny stosunek do Jezusa Chrystusa jako młodszego brata? No, co czytamy? Proszę bardzo, Janusz chce odpowiedzieć. W porządnej rodzinie rzemieślniczej. Tak. Rzemieślnik to wtedy była dosyć, to była wyższa już kasta niż tam pasterze czy rolnicy. Znalazł się taki, jak to, no nie powiem tak jak śpiewał jeden z naszych współczesnych, ale taki dziwak po prostu, który nagle jakieś tam opowiada rzeczy takie, które się ludziom w głowach nie mieszczą. Który ośmiela się krytykować przełożonych. Tak. I wręcz dosłownie, jak to widzieli, gdy o tym usłyszeli krewni, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. Tak. Zwariował po prostu. Tak. To też jest dowodem, że to było starsze rodzeństwo, bo według tamtejszych zwyczajów no, młodszy nigdy nie krytykował starszego brata. A tutaj Juda no, uznał z racji starszeństwa, że musi zwrócić uwagę. No i że
prawie że odszedł od zmysłów. Co jeszcze tam było na temat Jezusa? Ja myślę, że ten stosunek rodziny do Jezusa bardzo obrazują słowa Pana Jezusa, gdy mówi: nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej, tak, i pośród krewnych swoich i w domu swoim. To jest akurat Marka 6:4. Tak jest. No i jest tam również, że zwracają mu uwagę na to, żeby poszedł do Jerozolimy, do świątyni. Jeżeli ty masz coś do powiedzenia, no to idź tam do centrum, tam gdzie są przywódcy, tam gdzie są kapłani, i to powiedz. Ale warto teraz zastanowić się również nad tym, czy tak zawsze było. Czy ten stosunek tych braci, przyrodnich braci Jezusa, zmienił się po pewnym okresie czasu? Jakie mamy dowody na to? No, po zmartwychwstaniu. Igor chce powiedzieć. Proszę bardzo. Tak, po zmartwychwstaniu Jezus objawił się wszystkim uczniom. Wiemy, że oczywiście Judaszowi się nie objawił, ale Pismo Święte sprawozdaje, że wszyscy doświadczyli bezpośrednio Jezusa, który wtedy był żywy już, tak? No i wiemy, że Jezus też ich potem dalej posłał do tego, aby tę Ewangelię rozproszyli po całym świecie. I jeden z tych, których posłał, to był właśnie Jakub. Tak jest. No i jest powiedziane też, że słusznie było podkreślone, że Jezus Chrystus powiedział: idźcie, powiedzcie to uczniom, bo tam 500 ludzi widziało Jezusa Chrystusa, tak, po zmartwychwstaniu, i powiedzcie uczniom, ale wymieniał, powiedzcie też Jakubowi, tak, powiedzcie, tak. No a później, gdy czytamy Dzieje Apostolskie, gdy powstał problem nawet, jakiego rodzaju to problem się pojawił tam w zborze apostolskim? No tutaj problem Żydzi, poganie, tak, co kto powinien, jakie mają możliwości i tak dalej. Oczywiście to były problemy bardzo poważne. Tak. Ja tutaj chciałbym podkreślić ten fakt, że to nie tylko było w stosunku do rodzeństwa tego cielesnego Jezusa, którzy czuli się zagrożeni w jakiś sposób przez jego działalność, przez jego dziwne wystąpienia, bo de facto to i najbliżsi jego przyjaciele, apostołowie, nie przecież rozumiem, wiemy, jak zareagowali, prawda, na to, co się stało z Jezusem. Dopiero Duch Święty, jego moc zmieniła tych ludzi i otworzyła ich serca na i oczy, że mogli zrozumieć dużo więcej. Tak. I wtedy pewnie też tak samo ta cielesna rodzina, która stroniła, na pewno zmieniła swój stosunek i przeżyli to bardzo mocno. Tak. Jaką rolę Jakub odgrywał w tym kościele wczesnochrześcijańskim też? Wtedy, kiedy zrozumiał misję Chrystusa, tak jak było powiedziane. Proszę bardzo. Na pewno wiemy, że on przewodniczył tak samo i w zborze w Jerozolimie, jak było wtedy zebranie wszystkich uczniów, prawda, kiedy mówimy, że był to pierwszy synod, więc Jakub spełnił tu jedną z ważniejszych ról i oczywiście był tym, który bezpośrednio zajmował się z wszystkimi sprawami, tak? Więc tutaj nam dzieje apostolskie sprawozdają, zresztą nie tylko, więc stąd wiemy, że jest to ten, który potem spisał ten list Jakuba, tak? To jest ta sama postać. Tak, on przewodził zborowi w Jerozolimie, a tam było wtedy centrum. I żeby ten problem rozstrzygnąć, bo powszechnie mniemano w taki sposób, że poganin najpierw musi stać się Żydem, przyjąć obrzeskę i dopiero jako Żyd może przyjmować chrześcijaństwo. A tymczasem praktyka w dziejach apostolskich, opisana w dziejach apostolskich, była tego rodzaju, że Piotr opowiadał o tym, że poganie, jaki był stosunek do misji Chrystusa, do Ewangelii. No, Pan Jezus cały czas zmierzał do tego, ażeby była równość. Tutaj nie wyróżniał ani pogan, ani innych. To widzimy przy niewieście, przy kobiecie
Lidzie Kananejskiej, którą uzdrowił, czy słudze setnika. Odpowiadał, czy rozmawiał z Samarytanką. Chciał im pokazać, że wszyscy są tak, równi, rozumiem. Że nie ma Żyda ani Greka. Nie ma różnic pomiędzy nimi. Ale tutaj właśnie widzimy, że Jakub nie tylko przewodził, Jakub był w ogóle nazwany filarem, o czym się dowiadujemy z Galacjan 2:9. Albo Jakub miał ogromny autorytet, bo kiedy Żydzi przyszli, bo kiedy przyszli tutaj ze skargą, że trzeba pośród pogan, żeby stali się Żydami, dać wprowadzić żydowskie zwyczaje, to Jakub zajął twarde, jasne stanowisko, żeby wstrzymywać się od krwi, od tego, co udławione i tak dalej. I to zostało, te jego słowa, które wypowiedział, zostały ujęte w liście, który potem został wysłany do... Tak, bo tam jeszcze przypominając sobie, co się działo na tym pierwszym soborze, że Piotr wstał, inni wstali, że poganie przyjmują i otrzymają Ducha Świętego. No więc dali dowód tego, że poganie przyjmują i wtedy Jakub zabrał głos. Z uwagi na takie fakty, no nie możemy tutaj tej różnicy czynić. To, co już Maria powiedziała, mamy się wstrzymywać od pewnych rzeczy, natomiast nie mamy prawa apostołów, nie tyle apostołów, ale pogan jak w jakiś sposób oddzielać od Ewangelii. Proszę bardzo. Myślę, że to jest istotne, żebyśmy to podkreślili takich kilka faktów, które świadczą o tym, że Jakub cieszył się jakimś wielkim, dużym autorytetem. Tak. Bo nawet sam Piotr, gdy wychodzi z więzienia i pojawia się w miejscu, gdzie byli zebrani bracia, dawszy im znak ręką, aby milczeli, opowiedział im, jak go Pan wyprowadzi z więzienia i rzekł: powiadomcie o tym Jakuba i braci. Tak, Jakuba prawda? I braci. Pierwszy. Tak samo to, że to właśnie Jakub jest tym, który mówi jakby podsumowujące słowo na zakończenie tego spotkania bardzo ważnego w kwestii pogan, co trzeba, tak. co nie trzeba, to nie nikt inny zbiera to i jakby reasumuje i wyciąga wnioski, a właśnie Jakub, to wcześniej mówiła. Czyli to świadczy o jego roli w tym gronie. O jego roli, że w pewnym stopniu nawet możemy powiedzieć, że takim pierwszym przywódcą chrześcijaństwa był nie Piotr, a Jakub, tak. Nie kto inny, ale Pismo Święte potwierdza jasno i wyraźnie, że to był Jakub, który zabrał głos i jego głos był jakimś decydującym. Tak. No i dlatego też później to, co już było powiedziane, że filary są w zborze. No i kto jest wymieniony tutaj jako filar? Tak, Jakub jest filarem obok Jana i Piotra. Tak. Kefas, ale Jakub na pierwszym miejscu. Oczywiście, Jakub na pierwszym miejscu. Ale muszę jeszcze dodać, że analizując jego postać, musimy powiedzieć, że on musiał dobrze znać też pisma stare, pisma naszego Starego Testamentu. Wtedy jeszcze tak nie było to nazywane. Bo w swoich przemowach często nawiązywał do Amosa, do Izajasza, do Jeremiasza. Tak. Także musiał być dobrze obeznany ze Słowem Bożym i ja bym się temu nie dziwiła, bo wzrastając w domu z Jezusem, tak. Poza tym, który był Żyd. Sam Słowem i był Żydem, oczywiście, mógł dobrze opanować Słowo Boże. I wiedział o tym, że Słowo Boże zapowiada, tam list Amosa zapowiada coś na temat innych narodów, nie tylko żydowskiego, jeżeli chodzi o zbawienie. Tak jest. Tak. Czyli to chcemy mocno podkreślić, że Juda stanął po stronie Jezusa, zrozumiał, no i że w pewnym stopniu był takim przywódcą. Jakub. To popatrzmy teraz to, co dla wielu ludzi jest problemem. Jaki jest stosunek Jakuba do Ewangelii, do zbawienia? Proszę bardzo, co chcemy tu powiedzieć? List Jakuba możemy przeczytać. Przeczytajmy tych kilka wierszy, żeby to, co Słowo Boże naucza, było ważne. Jakub 1:3. List Jakuba, pierwszy rozdział, trzeci werset. Widząc, że doświadczenie wiary
waszej sprawia wytrwałość. Potem mamy w drugim rozdziale, piąty werset. Posłuchajcie, aha, bracia moi, umiłowani, czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują. I teraz jeden z, uważam, mocniejszych wersetów, który sprawia dużo kontrowersji i było dużo walk w historii chrześcijaństwa z tymi słowami. To jest 22 werset drugiego rozdziału. Mhm. Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. Tak. Prawda? To jest właśnie jeden z najbardziej słów kontrowersyjnych. No i oczywiście tutaj ciekawe jest, że Jakub kieruje cały ten list w rozumieniu, właściwym rozumieniu uczynków, co też niekiedy niektórzy mogą odczytać zupełnie inaczej z listów na przykład apostoła Pawła, tak? Więc uważam, że dopiero wtedy, kiedy właściwie rozumiemy, w jaki sposób Paweł przedstawia zbawienie z łaski, prawda, i rola uczynków, to dopiero wtedy rozumiemy, o co dokładnie chodzi tu Jakubowi. Tutaj ten piękny wiersz, że doświadczenie wiary, czyli przeżywanie wiary, czyli posiadanie wiary, sprawuje wytrwałość i sprawuje to, że stajemy się podobni do Jezusa Chrystusa. A więc przepięknie współdziałanie między wiarą, dzięki której jesteśmy zbawieni, czy tylko przez wiarę? Tak, tylko przez wiarę. Ale ta prawdziwa wiara co czyni? Pociąga za sobą uczynki. Uczynki, oczywiście. Tak. Zresztą tutaj może zwieńczeniem tego tematu jest, bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Tak jest. Bo jeżeli jest wiara, prawdziwa wiara, głęboka wiara, to ona na pewno objawia się w uczynkach. Tak. Tak jakśmy to w poprzednim nawet kwartale częstokroć studiowali, tak jak szlachetne drzewo na pewno będzie rodziło dobre, szlachetne owoce. Dobre owoce. Tak samo prawdziwa wiara będzie objawia się w uczynkach. I to mocno podkreśla Ale Jakub. Myślę, że to są tematy, do których my jeszcze w tym kwartale będziemy bardzo głęboko wracać, prawda? Tak. Dla mnie w tej chwili jest bardzo ciekawe to, że Jakub, rozpoczynając swój list, to pisze go jakoby do Żydów. Mhm. Bo pisze do 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Tak. Czy w takim razie do nas nie? No pytanie. No. Mhm. Czy to nas nie dotyczy, to co on pisze? Mhm. Myślę, że to tu jest głębiej uchwycone. Oczywiście. Te 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu, to znaczy, że on nie pisał do tych 12 pokoleń, które żyją w Jerozolimie czy w Judei, ale do tych wszystkich, którzy są gdzieś tam daleko. Ale myślę, że to jest w jakiś sposób nawiązanie, chociaż to pewnie napisał wcześniej, mógł się spotkać już z tym, niż napisał apostoł Paweł o nas jako Żydach z obietnicy. Ja? Jeżeli przyjęliśmy Chrystusa, to jesteśmy potomkami Abrahama według listu, prawda? Ale myślę, że to jest w jakiś sposób wyprzedzenie chyba nawet tego, co później apostoł Paweł tak wyraźnie pisze. Tak. Że Jakub to pisze do tych wszystkich, których symbolicznie nazywa tymi pokoleniami rozproszonymi. Tak. Tutaj piękna myśl jest, która już też została zasygnalizowana, że jeżeli ktoś choruje, to co należy czynić? Należy się modlić. Tak. Się wezwać. Możemy przeczytać to. Piąty rozdział chyba to jest. Tak, 15. 15 wiersz. Przeczytajmy. Tak. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuści do grzechów, będą mu odpuszczone. Tak jest. I tu mamy również to piękne współdziałanie. Modlitwa, a jeżeli zgrzeszył, oczywiście, nie postępował zgodnie, to będzie mu to odpuszczone. Na podstawie czego to mu będzie odpuszczone? Na podstawie
ofiary Jezusa Chrystusa. Oczywiście. Proszę bardzo. Może tak też na wstępie do całego listu do Jakuba. Trzeba mocno podkreślić, że list Jakuba nie tyle, że bardzo mocno podkreśla wiary. To jest i główny temat całego listu Jakuba, prawda? My często właśnie mówimy, że tu chodzi o uczynki, że Jakub tu podkreśla mocno uczynki. Owszem, w jakiś tam stopniu podkreśla. Natomiast najważniejsze podkreśla wiarę i on wyjaśnia, na czym polega wiara. I też myśmy tutaj czytaliśmy parę wersetów, gdzie było wspomniane wiary, zobaczcie, a my często właśnie sięgamy po tą myśl odnośnie uczynków. Ale właśnie to, czym się różni list Jakuba na przykład od innych listów, tak, to właśnie to, że głównym tematem, tym, czym właśnie kieruje się duchowość w rozumieniu Jakuba, to jest po prostu wiara, czysta wiara. Wiara, tak? Tylko. I on wskazuje, że ta prawdziwa wiara, ona rodzi, ona coś zaowocuje. To jest. Ona potwierdzeniem tej prawdziwej wiary są uczynki. Nie te uczynki zbawiają, wiara zbawia, ale jeżeli jest ta wiara zbawcza, no to ona na pewno rodzi uczynki. Tak. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, że gdy później to wszystko na tym pierwszym soborze wyjaśnia, to czytamy, że umilkło całe zgromadzenie. Bo okazuje się, że to było logiczne, to miało poparcie oczywiście w Piśmie Świętym. Tak. Dobrze. Ja myślę, że również świadczy o Jakubie i to, że ten list został w hierarchii zamieszczony zaraz po listach Pawła w kolejności. Nie Piotra przed nim, tylko najpierw jest Jakub. Jako ważny. Jako ważny po tych wszystkich, tak. Bo jeżeli on był jakimś przywódcą chrześcijaństwa wtedy, no to jego słowa, jego list jest bardzo ważny. Tak, obawiam się, że niektórzy ludzie źle rozumieli pewne listy, właściwe listy Pawła, ale źle rozumieli. Oczywiście pomijali uczynki, a Jakub pięknie tłumaczy, że wiara, jak było powiedziane, ale ta wiara będzie rodziła uczynki. To jest celem tego, co listu Jakuba, co on skierował. Tak. Ale teraz jeszcze bardzo ważna rzecz. Porównajmy teraz to, co Jakub napisał, z tym, co Jezus mówił. No. Tak, proszę bardzo. Już się mi to bardzo mocno pchało na pamięć. Tak. I chciałbym zwrócić uwagę, bo tak myślałem sobie, skąd ten Jakub taki mądry się zrobił naraz, prawda? Nagle był ten, który chciał Jezusa do, tak powiem brutalnie, do domu wariatów skierować, prawda? A tu nagle widzimy, że staje się przywódcą Kościoła i takim głęboko rozumiejącym te tematy. Tak, myślę, że musiało coś być, że on nie poprzestał tylko na krytykowaniu czy na wyśmiewaniu się z tego, co Jezus mówił, ale chyba musiał też dobrze słuchać, co on mówi. Mimo, że się mógł z tym nie zgadzać wtedy jeszcze. Bo widzimy w jego tekście, w tym, co mówi, co pisze, bardzo prawie, że cytaty z tego, co Jezus mówił w kazaniu na górze. Tak. I tu mamy podane przynajmniej trzy takie zbitki, tak, gdzie to występuje. Bardzo, Mateusz 7:24-27 jest mowa o każdy, kto słucha tych słów i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, a kto nie słucha, do głupiego, ten zbudował dom na gruncie, na opoce i nic go nie ruszyło. Natomiast co mówi Jakub właśnie w pierwszym rozdziale i 22 wierszu? A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Tak jest. Prawda? Czyli pełną zbieżność tu mamy. Jeżeli ty będziesz tylko słuchał, co Jezus mówi i nie wyciągniesz z tego wniosków, to ten twój fundament woda rozmyje bardzo szybko, tak, i nic z niego nie zostanie. To tak, byś budował na piasku. Tak, bardzo logiczny ciąg wyprowadzony z tego, co Jezus mówił. Tak jest. Kolejna myśl, jaka jest, warto ją podkreślić, w Ewangelii Mateusza, 7:16. Po ich owocach poznacie ich.
czyż zbierają winogrona z cierni albo ostu z figi. My teraz mamy ten paralelny werset z listu Jakuba, tak. To jest trzeci rozdział, 12 werset. Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo wina latorośli figi? Tak też sun zdrój nie może wydać słodkiej wody. Tak, znaczy, jest. Bardzo podobne i zresztą z nich możemy wyciągnąć to samo naukę. Nie da się mówić coś innego, prawda, z jednego wersetu i tu inne wnioski z drugiego. Tak? No i mamy jeszcze wiele takich wersetów. Tak, no może przeczytajmy ten z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział i 1 wiersz. Proszę bardzo. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. A Jakub mówi w 4 rozdziale i 12 wierszu, jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić, zatracić. Ty zaś, kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Tak. Takich na pewno paralelnych wypowiedzi moglibyśmy wiele znaleźć, ale w tym wypadku przynajmniej te trzy podkreślaliśmy, że był wiernym słuchaczem Jezusa Chrystusa. I jako wierny słuchacz, gdy następnie nauczał, a przede wszystkim pisał listy, pisał podobne myśli, a nawet prawie, że cytował słowa Jezusa Chrystusa. Czyli jakakolwiek myśl, teoria, że list Jakuba jest jakimś takim trochę dziwnym listem, albo że podkreśla... Proszę? Albo niepotrzebnym. Albo niepotrzebnym. Że podkreśla zbawienie z uczynków, jest to niewłaściwe, dlatego że widzimy całkowitą zbieżność i paralelne słowa między tym, co nauczał Jezus Chrystus. Nauczał, że jeżeli będziesz wierzył, to owoce tej wiary będą. I to jest główną treścią listu Jakuba, i to będziemy studiować przez cały kwartał. Tak. Widzimy, jaką jeszcze myśl chcielibyśmy podkreślić? No rozumiem, że możemy powiedzieć, że był naprawdę pilnym naśladowcą swojego mistrza. Tak. Czy był mistrzem w czasie przed śmiercią? Nie wiemy, ale na pewno wiele z jego nauk czerpał. I to widzimy w jego życiu, w jego postawie, a tutaj jeszcze w tym artykule dowiadujemy się, że nie jadł mięsa, nie pił wina, a jego kolana były twarde jak u wielbłąda od częstych modlitw. No, w porządku. I dlatego też podkreślamy to, że był wiernym naśladowcą Jezusa Chrystusa, podobne nauki głosił, czyli sama idea, że uczynki są dowodem wiary, tylko zawsze podkreślamy i to Jakub też podkreślał, że zbawienie jest tylko z wiary. Z łaski. Ale jeżeli ta wiara się pojawia, ona na pewno czym się objawia w życiu, w uczynkach. Jeszcze też właśnie tą myśl mi się wydaje, że jest często przedstawiona i podkreślona w pismach apostoła Jana. I w Ewangeliach, i tak samo w pierwszym liście apostoła Jana. Na przykład mamy w 15 rozdziale, tam gdzie mamy też tekst główny, pamięciowy, na przykład mamy takie słowa. W 15 rozdziale, 5 werset. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Prawda? Więc właśnie zobaczcie, Jan tu cytuje Jezusa. Tak? Jezus to powiedział, te słowa. I właśnie Jezus pokazuje, że jeżeli my jesteśmy latoroślami, to naturalną rzeczą jest, że będziemy wydawać owoce. Czyli tak. W rozumieniu Jakuba uczynki. Tak? I też tutaj podkreślone jest przez Jezusa, że bez Jezusa nic uczynić nie możemy. Czyli te uczynki muszą być, tak jak owoce muszą być. One są albo złe, albo dobre. Tak? Ale to jest niesamowicie istotne, że wtedy te owoce są tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Bez Niego nic uczynić nie możemy. I zresztą to samo możemy znaleźć
w liście Jakuba, to nie jest nasz temat, bo to już mam następne lekcje, ale mi się wydaje, że ważne jest, abyśmy na samym początku podkreślili właśnie tą łączność, zresztą myśmy starali, tak cały czas lekcja to tak nas prowadzi, ale łączność myśli Jakuba, szczególnie z wypowiedziami Jezusa Chrystusa. Tak jest. I dlatego, proszę bardzo. Ja tutaj jeszcze taką refleksję mi się nasunęła, że, bo to przeczytałaś w tym artykule, że Jakub dosyć długo żył. Z tego, co nam mówi też tradycja chrześcijańska, że przeżył wielu apostołów, mimo że nie był młodzieniaszkiem. Ja podejrzewam, że był jednym z najstarszych wśród apostołów. Tak. Mimo wszystko przeżył. A to pewnie dlatego, że nie jadł mięsa. Byśmy niedawno mieli takiego Jakuba na wykładach u nas, prawda? Który w wieku 91 lat bardzo dobrze nam się zaprezentował. Prawda? I to też chyba ma coś wspólnego z tym, prawda? Więc dobrze jest naśladować takich ludzi. Tak jest. I dlatego też dziękujmy, że zbawienie nasze jest z wiary, ale pamiętajmy, jeżeli się pojawi w naszym życiu ta prawdziwa wiara, ona musi zaowocować uczynkami i o tym będziemy studiowali w następnej lekcji, na którą chcę Państwa zaprosić, a mianowicie udoskonalenie naszej wiary. W jaki sposób nasza wiara ma być doskonalona, aby pojawiły się te właściwe uczynki. Chcemy Bogu podziękować za to głębokie studium, które zaraz na wstępie, no i dziękować też za kolejne studia, które będziemy kontynuować przez cały kwartał w oparciu o list Jakuba, przywódcy chrześcijańskiego na początku. Pomodlimy się. Dobry Boże, chcemy Tobie dziękować za Twoje prowadzenie, za wskazówki i za to, co nam przekazujesz w Twoim Słowie. Dzisiaj szczególnie chcemy dziękować za przykład, jaki z Jakuba nam dajesz, tego męża pełnego wiary i zrozumienia, który został przemieniony Twoją mocą i Twoim przykładem, co nas napawa wielką nadzieją, Boże, że możesz każdego z nas przemienić i uczynić swoim narzędziem. Cieszymy się, Boże, z tego i prosimy Ciebie, abyś nad nami miał cierpliwość i przemieniał nas, aby nasze często nieodrodzone nawyki czy serca mogły być Tobie poddane i abyśmy mogli iść śladami naszych braci i tych wzorów, jakie w Piśmie Świętym znajdujemy, a między nimi i Jakuba. Prosimy Ciebie, Boże, o to pozostań z nami na dalsze chwile tego studium, jakie będziemy w tym kwartale mieli i pozwól, żebyśmy je właściwie zrozumieli. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy o to w imię naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Szanowni Państwo, dziękuję za obecność, ale zapraszam na kolejne studium w oparciu o list Jakuba, a będziemy studiowali, w jaki sposób udoskonalić naszą wiarę. Serdecznie zapraszam.